Drodzy widzowie, chcielibyśmy przedstawić wam drugi dodatek do Dominiona, a w zasadzie pierwszy taki dodatek, który nie ma już kart podstawowych, tych, które tutaj sobie leżą i do którego trzeba posiadać podstawkę, albo tę podstawkę Dominion Rozdarte Królestwo, albo Intrygę. Dominion Seaside w Polsce zostanie wydany wreszcie, miejmy nadzieję, oczywiście zależy to od was, jako Dominion Przystań. I co tu dużo mówicie, jest to jeden z moich ulubionych dodatków z dwóch powodów. Jeden spośród twoich 9 ulubionych dodatków. Tak, nie no, bez przesady, są takie, które lubię bardziej i mniej. Ten zdecydowanie lubię, nie wiem, nie robiłem sobie jakiego rankingu, ale lubię bardzo Mroczne Wieki i lubię Seaside. To jest tak coś, co mi przychodzi do głowy. Najnowsze przygody też się wdzierają gdzieś do tego mojego grona. Dlaczego go lubię? Ze względu na fajny klimat, fajne grafiki takie portowe i świetną mechanikę kart Duration. Nie wiem niestety jeszcze, jak zostanie to przetłumaczone na polski. Trwacze, może tak. W każdym razie są to bardzo, bardzo nietypowe karty z takim pomarańczowym tłem, które zagrywamy, które coś nam dają i zostają. Nie wyrzucamy ich po końcu naszej tury. Na początku kolejnej tury znowu nam dadzą jakiś profit. Oprócz kart, jak to wiadomo, w każdym dodatku, znajdziemy tu przepiękne elementy. To jest mój ulubiony materiał. Ja najbardziej lubię w grach metal. Jakiekolwiek elementy metalowe są po prostu najlepsze. Mamy tutaj embargo tokeny, które są wykorzystywane tylko do jednej karty. I mamy monetki, które również są wykorzystywane tylko do jednej karty. Tak, potem jeszcze w kolejnym dodatku w gildiach monety są używane już... To jest główny motyw tego dodatku, więc jeszcze się na coś przyda. No i pojawiają się już tutaj i do jednej karty wraz z tymi oto matami, z jedną z tych mat się je wykorzystuje. No myślę, że warto teraz wspomnieć o tych kartach, prawda? Embargo tokeny służą do karty embargo, która jest jednorazowego użytku, ponieważ po zagraniu jej dostajemy dwa kasy, musimy tą kartę wyrzucić na śmietnisko i bierzemy jeden embargo token i kładziemy go na jednej z wybranych kart królestwa. Albo tych kartach, które są dostępne w każdej grze, tak? Czyli na kasie, na kasie albo w punktach zwycięstwa. Na klątwie też możesz położyć, jeśli chcesz. Taki embargo token sprawia, że każdy gracz w momencie kupna takiej karty, której jest jakiś żeton embargo, musi wziąć oprócz tej karty również jedną klątwę. No co zdecydowanie zniechęca graczy. Jedną klątwę za każde embargo, bo można ich po tych żetonów położyć więcej. Tak, co sprawia, że zniechęcamy graczy. No i przyznam się szczerze, ja rzadko tę kartę kupuję, rzadko z nich korzystam, ale kiedy zdarzy się taki zestaw, że ewidentnie jakaś karta jest lepsza, a na przykład ja wymyślę inną taktykę i... Chcesz przyblokować? I przyblokuję ich, to gracz, kiedy przeciwnik zaczyna już rozkręcać swój silnik i w połowie gry się orientuje, że musi kupować te karty z klątwami i musi zmienić taktykę, no to zmiana taktyki bardzo boli i wykorzystanie tej karty naprawdę daje bardzo dużo satysfakcji. Tak, to prawda, bardzo to ułatwia, no po prostu kierunkowuje strategię. Natomiast oczywiście można, jak to bardzo często u Donalda, można to ograniczenie obejść, ponieważ nie dostajemy klątwy, jeżeli kartę zdobędziemy w inny sposób niż poprzez zakup, czyli na przykład przerobimy ją kartą jakiejś przebudowy, coś odrzucimy i dobierzemy, dostaniemy tę kartę jako ulepszoną, wówczas klątwy nie ma, więc wiecie. Tak, a poza tym zawsze też dobrym pomysłem jest pójść ta strategia ogrodowa, jeżeli mamy akurat zestaw z podstawką i zależy nam na to, żeby mieć dużo kart, no to taka klątwa wcale nas tak bardzo mocno nie boli. Tak, a propos przebudowy, to jestem w sumie ciekaw, jak polscy tłumacze poradzą sobie z tłumaczeniem remake, rebuild i remodel. Jest jeszcze expand. No, expand, okej, okay. Ale to już łatwiej. Te no łatwiej, są łatwiej, bardzo podobne. Jestem ciekaw, jakie polskie odpowiedniki zostaną odnalezione. No, druga karta, o której też warto wspomnieć. Develop jeszcze, o. Druga karta, o której warto wspomnieć, to Pirate Ship. Statek piracki, który wprowadza nam właśnie te przepiękne monetki. Co on robi? No, po pierwsze daje nam wybór, które to wybory wprowadziły już do tak intryga, czyli albo atakujemy graczy i sprawiamy, że odkrywają oni dwie karty. Ze swojej talii. Jeśli jest tam jakaś karta skarbu, no to my wybieramy, którą oni muszą wyrzucić na śmietnisko. I jeśli dzięki tej karcie udało się komukolwiek z grających wyrzucić jakąś kartę właśnie na śmietnisko, to ja za to wezmę
jedną monetkę i położę na swojej macie statku pirackiego. Co mi da ta monetka? Jeśli tych monetek uzbieram już kilka, no nawet jeśli będę miał jedną, ale oczywiście opłaca się kilka uzbierać, to wtedy będę mógł zagrywać statek piracki na drugi sposób. Na drugi sposób. Czyli po prostu po to, żeby dał mi tyle kasy, ile na moim statku pirackim, na moim macie statku pirackiego leży. Jeśli ja zaatakuję graczy kilka razy, uzbieram tutaj ze 4 monetki. To jest to bardzo... No, to jest to bardzo fajne, bo... Te monetki się nie zużywają stamtąd. One się nie zużywają. Później każdy statek piracki będzie mi dawał plus 4 kasy. No, bardzo dużo. A jeszcze po drodze przecież cisnąłem współgraczy i wyrzucałem im karty skarbu. No okej, na początku... No właśnie, to jest właśnie haczyk, że na początku wcale to nie jest takie szkodliwe dla innych graczy, ponieważ wyrzucamy im miedziaki, które na dłuższą metę jednak nie są potrzebne, raczej nam przeszkadzają. Tak. Ale no wiadomo, że tam w pewnym, że raczej jeżeli konsekwentnie jedziemy na tych naszych statkach pirackich, to też jakieś srebrniki, a nawet złota przeciwników wyrzucimy, a to już ich zaboli. Tak, ja bardzo lubię statek piracki, bo właśnie jest on bardzo fajny, bo ta akcja jest, no mi się bardzo podoba, lubię go grać, ale ma też taką jedną swoją wadę, no mianowicie często się zdarza w wielu zestawach, no nie jest tak zawsze, ale często, że gra się kręci wokół statku pirackiego, że jest on takim, no, że jest on taką główną kartą w grze. Ponieważ już zagrałem kilka takich partii, gdzie wszyscy gracze stracili wszystkie pieniądze, jakie mieli i bez sensu było kupować, bo wykupione statki pirackie, grane co chwila przez wszystkich graczy, powodują, że gracze tracą złote karty i nie bardzo jest czym kupować. No, no i wtedy na ratunek przychodzą takie karty, jak tutaj na przykład mamy Nawigatora, który dodaje 2 kasy, czy Bazar, czy Cat Purse. Pewnie zostanie przetłumaczony jako kieszonkowiec. No i wtedy możemy akcjami, prawda, dodawać sobie pieniądze. Owszem, potrzebne są wtedy też karty, które te akcje będą multiplikować. Także jeśli na przykład na stole nie wypadły karty akcji, no to wtedy będzie gorzej, bo wtedy nie będzie za bardzo czym kupować, jeśli gracze się zmęczą wszystkich pirate shipami, no to pieniądze będzie dawał tylko Pirate Ship sam w sobie. Dobra, ja powiem o kolejnej ciekawej karcie, która jest związana z inną matą. Jest to karta wyspy. Wyspa jest kartą zwycięstwa. Czym charakteryzują się karty zwycięstwa? No zwykle tym, że są upierdliwe, no bo z jednej strony musimy je kupować, żeby wygrać, a z drugiej no zawalają nam talię, coraz ciężej się gra, masa tej zieleni, kurcze, nic się nie da z tym zrobić, no. Wyspa jest specyficznym rodzajem tej karty, bo może się opłacać nawet zakupić w jednym z pierwszych dwóch ruchów. W pewnych których zestawach. Daje nam 2 punkty zwycięstwa i jest też akcją. A co ta akcja daje? Zagrywamy wyspę, dorzucamy do niej inną kartę i obydwie karty siup lądują tutaj na wyspie i do końca gry nie mamy ich już w talii. Na koniec gry oczywiście wracają i wszystko... Każdy ma swoją wyspę oczywiście. Tak, każdy oczywiście ma swoją wyspę. Ale na koniec wracają, no i wszystkie te punkty zwycięstwa oczywiście nam dają, więc... Wiecie, no co to, żyć nie umierać po prostu, mamy punkty, prawie jak zjeść ciastko i mieć ciastko dalej, prawda? No, ale oczywiście to też nie jest takie super łatwe, no bo jednak kartę tę trzeba zagrać, dobrze mieć jest dużo kart na ręku, żeby się nam trafiły jeszcze inne zielone karty, które sobie tam wyekspediujemy, albo jakieś inne śmiecie, do tego mieć pulę akcji, ale naprawdę bardzo fajnie z tą kartą kombinuje. Ja jeszcze dodam tak. Jedna z moich ulubionych kart to karawana. Karawana zakupiona w kilku kopiach, no rozkręca deck naprawdę. To jest bardzo podstawowe otwarcie, jedno z prostszych. Po prostu nakupić trochę karawan. Karawana jest kartą duration. Daje nam kartę, akcję i na początku kolejnej tury znowu kolejną kartę. Jeśli ja w swojej turze zagram 3 karawany, a to nie ma żadnego problemu, bo karawan sam w sobie akcję daje, no to raz, dwa, trzy karty, na początku kolejnej tury 3 karty, zaczynam z 8. Super. Na wszystkie karty ataku, które ograniczają ci liczbę kart na ręce, doskonały jest taktyk. Również karta duration. Jest ona dosyć wyjątkowa, ponieważ w turze, w której ją zagrywamy, nic nam nie daje. Wręcz przeciwnie, w zasadzie dość szkodliwa, bo musimy wyrzucić wszystkie karty z ręki. Ale w następnej, dobieramy 5 kart, mamy dodatkową akcję i zakup. Rezygnuję z tury po to, żeby przyszła była, no, była super. No więc rezygnuję z tury i sobie czekam, tak? Ktoś mi zagrywa milicję czy oprawcę z intrygi, więc muszę odrzucać karty, odrzucam, a na początku tury i tak dobiorę 5 kart, prawda? Więc coś będę mógł zrobić, a jeżeli nikt nie zagra takiego ataku, no to w ogóle będę miał 10 kart na ręku i w ogóle cuda na kiju, mogę naprawdę skleić jakieś sensowne kombo. No jednej karty
Natomiast nie lubię. I to jest według mnie najgorsza karta w całym Dominionie. To jest Treasure Map. Jedną z ulubionych kart akurat Toma Wassela, więc Bartek tutaj bardzo się na swoim... Tak, Tom Wassel zrobił filmik Top 10 ulubionych kart i tam się Treasure Map znalazł, którego ja strasznie nie lubię, bo uważam, że jest bardzo losowy i w wielu zestawach za bardzo się opłaca przynajmniej spróbować na niego zagrać. Treasure Map działa tak, że jeśli ja go zagram, to go odrzucę na śmietnisko i nic nie zrobi. Ale jeśli mam na ręce dwie karty Treasure Map, to zagrywam Treasure Map, wyrzucam go na śmietnisko razem z tą kartą, którą mam na ręce i jaką mam za to nagrodę? Dobieram 4 złota. I to jeszcze na wierzch talii. To jest po prostu tak, że jeśli komuś się Treasure Mapy zbiją jakoś w miarę szybko, kupi, nie wiem, jednego w pierwszej turze, drugiego w trzeciej i mu się zbiją w piątej, no to jest prawie, że zwycięstwo z automatu, o ile nie będzie jakichś kart, które będą w stanie to jakoś zneutralizować, a nie zawsze to się zdarzy, więc, a też jeśli kilku graczy pójdzie w Treasure Mapy, no to też będzie to dosyć losowo, komu się zbiją wcześniej. No to ja dla odmiany powiem może o karcie, którą bardzo lubię i która jest w ścisłym topie ulubionych kart, uważam, że najlepszych przez społeczność graczy Dominiona. To jest Wharf, czyli Nadbrzeże. Karta, która w momencie zagrania daje nam 2 karty, 1 zakup. I również na początku następnej tury daje nam 2 karty i 1 zakup. Więc o ile w pierwszej, w turze zagrania jest o tyle problematyczna, że nie daje akcji, więc przydałoby się, żebyśmy jakieś akcje mieli, o tyle w drugiej turze staje się de facto laboratorium z zakupem. Bo nie kosztuje nas akcji, daje dwie karty i jeszcze zakup do tego. Więc jest rzeczywiście bardzo, bardzo karta. Tak, no nie, jak tylko powiedziałem, dwie karty zakup, tak, no jakoś nie brzmi to jakoś tak, prawda, szalenie, ale uwierzcie, ta karta naprawdę potrafi wiele namieszać w grze i zrobić, zbudować wam świetny deck. Ja jeszcze dodam, że w hipotetycznym rankingu BGG, gdyby dodatki były również rankingowane, to Seaside zajmowałby miejsce 19. Czyli bardzo wysoko. Natomiast w rankingu po prostu samych Dominionów jest na miejscu drugim. Co jest na miejscu pierwszym, to powiemy w następnym filmiku. Ja również uważam, że jest to jeden z moich ulubionych i po prostu uważam, że no, to trzeba mieć. Trzeba mieć, bo karty Duration Trwacze dają naprawdę dużo zabawy i dodatkowy ten taki poziom kombinowania, którego po prostu wcześniej jeszcze nie było. Naprawdę doskonale rozwijają się dominionowy świat. No i dobra. Ten filmik już i tak jest bardzo dużo za długi. Dzięki za oglądanie.